Siemanko, z tej strony Władca Monet, kanał Sami Wiecie Jaki, gdzie jesteśmy chyba też wiecie. NBX 2024 w Złotych Tarasach, 15 maja, wraz ze mną mój z Bronxu, Filip Kryptoamator. Witam serdecznie, witam ponownie, miło gościć u Ciebie po raz kolejny. I z wzajemnością oczywiście. Filipku, jak podoba się event na razie? No tutaj nie będę owijał w bawełnę, ja już tutaj jestem drugi raz. Dzisiaj co prawda dopiero co niedawno przyjechałem, natomiast no tutaj atmosfera tego eventu jest wyjątkowa, ponieważ te stoiska są blisko siebie, wszyscy, że tak powiem, ocieramy się o siebie i jest możliwość porozmawiania praktycznie z każdym uczestnikiem, także jak najbardziej pozytywnie. Spokój na rynku, twoje przeczucia, wrażenia? No myślę, wiesz co, wszyscy spodziewaliśmy się i to rajdu, i ATH na Bitcoinie, na Ethereum i na innych altcoinach. Natomiast rynek nas trochę zaskoczył. Ja przyglądam się ze spokojem, działam w tych obszarach, które cały czas dają zarabiać mocno. W tym okresie skupiłem się na privatach, na seedach, na callsach, także liczę na to, że to po prostu w kolejnych miesiącach będzie oddawało. Teraz tak, jakie trendy przewidujesz w najbliższym czasie? Wiesz co, patrząc na to, co się dzieje ogólnie teraz na rynku, no to wiadomo, memcoiny, ale myślę, że to jest chwilowy trend. Dalej będę optował przy tym, że mimo wszystko gaming. Gaming to jest ten trend, który będzie najmocniejszy w mojej opinii. Mamy już coraz więcej projektów, coraz więcej gier, coraz więcej pozycji, które są na bardzo wysokim poziomie, które są grywalne i myślę, że to jest ta gałąź, ten trend, który ja będę obserwował i na który bardzo liczę. I myślę, że wiele osób też obserwuje, ale co do tego maja, czerwca chciałbym też wrócić ponownie z pytaniem, dlaczego go zadałem to pytanie. ZK Sync kontra Layer Zero, jak myślisz, który pierwszy zrzuci torby i co to może oznaczać dla rynku? No na pewno tutaj wszyscy czekają na te zrzuty, tak? Wiele osób czeka na te airdropy. Ja przyznam szczerze, nie oceniać jest, natomiast no liczę, że Layer Zero będzie pierwszy. Tak na to liczę, bo tam też troszkę działałem. Co do ZK Sync, tutaj muszę się przyznać, nie działałem, więc przyznam szczerze, że nie potrafię jakoś specjalnie na tym powiedzieć. Natomiast no będzie to na pewno, są to dwa tematy, na które ludzie czekają i na które na ludzie liczą. Miejmy nadzieję, że nie będzie to na kepsa, a na coś więcej. No wiem, na białeczkę, jak zawsze. Ile wpadło na holografię? Wiesz co, znowu tutaj Ciebie zaskoczę. Nie wiem, czy pamiętasz naszą ostatnią rozmowę, ale ja testnety i tego różnego rodzaju airdropowych akcji za wiele nie robiłem. Więc holograf u mnie na pewno będzie grube zero. No u mnie było grube 600 sztuk, a niektórzy po 6 tysięcy, także też nie jesteś jedyny. Niektórych przynajmniej tematach. A Eigenlayer, to coś robili, że coś w staking? Nie, ja dopiero powiem szczerze, jeśli chodzi o ten ostatnie miesiące, to skupiłem się na Bera Chain. To jest akurat taki łańcuch, który gdzieś tam klikam, który próbuję i liczę, że to mi odda. Natomiast no mówię, każdy gdzieś tam wybiera swoje drogi. Z racji tego też, że prowadzę projekt, no to człowiek nie zawsze ma czas na łapanie wszystkich testnetów, wszystkich airdropów. Więc tak jak powiedziałem, ja się skupiłem w tym sezonie na Bera Chainie. No, projekt nam bardzo dobrze znany, akurat Crypto Money Makers, pozdrawiamy, tak? Słuchaj, oczywiście chciałbym Cię zapytać standardowe pytanie, a czy standardowe, może nie tyle standardowe, co... No raczej tutaj moi widzowie wiedzą, kim jesteś, wiedzą, gdzie tam masz jakąś swoją specjalizację. Kronos, co nowego na Kronosie, co tam się dzieje? Know-how, wiesz, tak jakby, jest, no więc Kronos. Jak wszyscy wiecie, no to ja jestem Kronos laverem od zawsze. No mamy w tej chwili mega wystrzał właśnie, jeśli chodzi o memcoiny. Można powiedzieć nawet, że na Kronosie jest to tak zwany mem season. W zasadzie większość projektów wypuściła swoje memcoiny. Dzięki temu mamy ogromny wzrost wolumenów. Pierwszy był KAU, czyli ten kruk. Airdrop, który był rozdawany dla hodlerów, osiągnął niesamowite wyceny. Te osoby, które przytrzymały go dłużej na walletach, to mogli cieszyć się naprawdę kilkoma tysiącami dolarów. I to zapoczątkowało właśnie ten ruch memcoinów na Kronosie. Tak jak powiedziałem przed chwilą, każdy z projektów praktycznie wypuścił jakiegoś swojego memcoina. Niektóre, jak to memcoiny, bez użyteczności. Niektóre, za niektórymi stoją jakieś dalsze plany, natomiast to jest sezon memcoinów i to jest moment, w którym ludzie na Kronosie na tym robią największe pieniądze. Teraz zadam pytanie odnośnie Kronosa. Co uważasz, czy jakby napływ inwestorów powiększył się w ostatnim czasie? Bo kiedy rozmawialiśmy podczas CCC, no to tam jakby no ruch był, ale nie? Czy teraz jakby ten ruch się został powiększony, obroty, jakby wolumen jest, obrotu jest wyższy, czy stoimy w miejscu, czy... Więc jak najbardziej, właśnie to co powiedziałem przed chwilą, no. Te właśnie memcoiny
projekt Kał, który wypuścił pierwszy, no to zrobiło wielki boom. Za chwilę pojawiały się kolejne pozycje, na których można było bardzo dużo zarobić. W tej chwili Crypto.com również gdzieś tam się otwiera na te memcoiny. Co jakiś czas, raz w tygodniu listuje jakąś pozycję, także no jest tu jeszcze przestrzeń do zarobku. A wiadomo, każdy z tych memcoinów, każdy z tych tokenów chciałby wylądować na Crypto.com, bo to jest okno dla wielu milionów użytkowników i myślę, że jeszcze w najbliższym czasie możemy spodziewać się właśnie takich pozycji, które wystrzelą. I to, co powiedziałeś, cały ten trend memcoinów spowodował to, że wolumeny są naprawdę dużo wyższe niż ostatnio razy się widzieliśmy. No i też jest troszkę większe zainteresowanie tym Kronosem. Sporo projektów wychodzi poza Kronosa i w ten sposób też próbują ściągać ludzi z innych łańcuchów do nas, do naszego ulubionego kronosowego świata. Mamy coiny. Co możesz polecić? To nie jest porada inwestycyjna. Oczywiście, to nie jest porada inwestycyjna. Tak jak powiedziałem, Kao zrobił największy sukces. Ja w tej chwili polecam takie pozycje jak Chucky, token Cry od Crazy Monsters. Mamy też Mary. Wychodzą, tak jak powiedziałem, codziennie jakieś nowe projekty, także obserwujcie. Wczoraj, przedwczoraj dokładnie chyba Crosscool wypuścił swojego memcoina, także naprawdę jest tutaj w czym wybierać. Najlepiej skupić się na tych pozycjach, gdzie projekty mają silną społeczność, silne community i tam szansa na tych X-ów jest dużo większa. Jeszcze chciałem się zapytać o jakby statek matkę w cudzysłowie, czyli o Kronosa. Ile on teraz obecnie jest od ATH na ten moment? Oj, wiesz co, musiałbym się podeprzeć, gdzieś tam rzucić okiem, ale do ATH mamy na pewno jeszcze daleko. No gdzieś tam się w cudzysłowie mówi, że czekamy na tego dolara. No tak, tak. Natomiast tak. W kuluarach, gdzieś tam z ludźmi, z którymi rozmawiam, jeśli doszedłby do 50 centów, to będzie bardzo dobry wynik i myślę, że wiele ludzi będzie realizowało wtedy zyski gdzieś na tych swoich pokitranych, postejkowanych, bo tak jak powiedziałem, wiele osób czeka na dolara, na więcej. Co będzie, trudno powiedzieć, ale do ATH mamy daleko. W takim razie zapytam, jesteśmy przy ATH, już zaczynamy chodzić tak jakby ewaluacje wolumenowe. Czy jest dobry moment teraz w tym momencie na inwestycje na rynku, zakupy? Jak najbardziej. Ja uważam, że w zasadzie w każdym momencie rynku jest dobry moment. Oczywiście trzeba spojrzeć na to, czy chcemy kupić w tym momencie Bitcoina, czy skupiamy się na altcoinach, czy też właśnie na memcoinach. Ja w tej chwili, jeśli chodzi o te największe pozycje, no to stoję z boku, wiadomo, mówi się, że możemy jeszcze polecieć troszkę w dół przed tym rajdem, który jest też spodziewany. Trudno powiedzieć, ja natomiast, tak jak powiedziałem, staram się teraz łapać wszelkiego rodzaju launchpady, takie miejsca, gdzie po prostu są launchowane nowe projekty. Zawsze na tych nowych projektach jest hype i też na to liczę, na to się koncentruję i tutaj to bym po prostu polecał. Oczywiście nie jest to porada, ale żebyście się po prostu spojrzeli na launchpady, na tego typu miejsca. Stajnia na Kronosie, w cudzysłowie stajnia, chodzi mi o launchpady, wszelkie startery na Kronosie, które możesz polecić tutaj widzom. Więc teraz tak, no brakuje tego na pewno w Crypto.com. Crypto.com nie robi launchów, więc tutaj oni mają do nadrobienia. Do tej pory największym takim miejscem był VVS Finance, gdzie oni wypuszczali, mieli tak zwane IGO, w tej chwili nawet wypuszczają, ułatwiają wypuszczenie własnych tokenów, własnych memcoinów, więc jest to VVS. Natomiast trzecie miejsce i tutaj pozdrowienia do naszej polskiej społeczności, jest to DoSwap. DoNFT jest to propolski deweloper, który stworzył fajny projekt. Dodatkowo właśnie teraz uruchomił taki akcelerator, gdzie pomaga launchować projekty, launchować tokeny. W tej chwili uruchomił również swapa, a w najbliższym czasie będziemy mieli też również możliwość tak zwanego zarabiania tam, czyli będą farmy, liquidity i tego typu, więc te trzy miejsca bym polecił jak najbardziej. To teraz chciałbym tutaj zrobić taką niespodziankę właściwie, taki smaczek dla osób początkujących, które dopiero interesują się kryptowalutami, albo zaczynają, albo już troszeczkę raczkują. Złote zasady początkującego inwestora według Ciebie. O, widzę, że tutaj jest takie fajne, trudne pytanie. No. Przede wszystkim edukacja. Edukacja, jeszcze jest edukacja. Nie bójcie się próbować, działać. Dla mnie, jak ja zacząłem, najprostszą formą było właśnie klikacze, różnego rodzaju kraniki, gdzie nauczyłem się przelewać gdzieś te pierwsze błędy popełniłem. No ale przede wszystkim edukacja, uczenie się od mądrzejszych na YouTubie, dodanie do obserwowania sobie na Twitterze, to znaczy na X-ie teraz, kilku fajnych kont. No i myślę, że też zaczęcie od airdropów to na pewno jest dobry start, a może być paliwem dla Twojego kapitału i dla dalszych ruchów. No myślę, że też
w odpowiednim momencie skupowanie po prostu fundamentów. No tutaj nie ma co się oszukiwać. Ethereum, Bitcoin to są najlepsze aktywa i w momencie, kiedy mamy jakieś dołki, mamy jakieś spadki, to warto robić tak zwane DCA i że tak powiem, zbierać tego Bitcoina czy Ethereum. Teraz tak, byliśmy przy złotych zatach początkującego inwestora. Czy jest ktoś, na kogo osoby powinny zwrócić oczy na samym początku swojej drogi, jeśli chodzi o edukację? Kogo warto oglądać, kogo warto słuchać, gdzie warto kierować kroki, żeby się rozwijać przy naszej kryptowalutowej branży? Jasne. Mamy oczywiście w naszym polskim kryptoświecie wiele miejsc, gdzie możemy się edukować. Ja tutaj nie będę oryginalny. Kryptoekipa jako członek tej organizacji zachęcam do odwiedzania naszych grup. Niedługo też powstanie portal edukacyjny, na którym będziecie mogli właśnie dowiedzieć się, jak stawiać pierwsze kroki, jak nie popełnić błędów, gdzie szukać informacji. Więc po pierwsze, kryptoekipa, na pewno takie osobistości, jak, czy też takie organizacje jak Hajsoholicy, jak Mike Satoshi, tam są miejsca, oni mają portale, gdzie naprawdę możemy dowiedzieć się od nich od podstaw, po troszkę trudniejsze rzeczy, a nawet takie, jak ja to nazywam, magię, gdzie chłopaki po prostu mówią o takich cudach, o których jeszcze taki zwykły, szary, początkowy użytkownik nie ma pojęcia. I myślę, że to są takie miejsca, gdzie można odwiedzać. Jeśli szukacie airdropów, no to tutaj oczywiście polecam Władcę, ale jest jeszcze kilka fajnych miejsc, jak Zielonomi, Podek, którzy podają bardzo dużo informacji, jeśli chodzi o airdropy. Z technicznych rzeczy, IT Tech, to myślę, że czołowy twórca takich technicznych spraw. I myślę, to są takie miejsca, gdzie warto być. Natomiast co tu dodać? W zasadzie każdego dnia pojawia się jakiś nowy twórca, pojawia się jakiś nowy, fajny gość w necie. Także trzeba mieć oczy szeroko otwarte, łapać, szukać okazji, gdzie się da. Ja jeszcze bym ze swojej strony dołożył, nie mówię dużo, ale dołożę na pewno do Hajsokolicy, Michał Lewicz, to wiadomo, że podstawa, creme de la creme, już jednokrotnie to mówiłem, ale jeszcze Qdo i spółkę, bo Qdo też fajną robotę robi. Jak mam czasem chwilę, to też słucham, oprócz oczywiście i kryptoekipy, gdzie jestem często na live'ach, czy Majka Satoshiego też posłuchać, bo Mike też jest bardzo merytoryczny, też fajnie się go słucha, to tak jeszcze Qdo bym na pewno dołożył i spółkę, bo tam jest kilka osób tam bodajże w teamie, więc też oczywiście serdecznie polecamy. Jak byliśmy przy edukacji, to oczywiście pozwolę sobie zapytać, Filipku, trzy książki, które polecasz. Takie samorozwojowe, nie musi być stricte biznes, może być mental, może być coś, co może wpłynąć na ludzkie życie w fajny sposób. Tutaj trochę może nie zabrzmi to dobrze, ostatnio mam trochę mało czasu na czytanie i niekoniecznie też książki o krypto, ale ostatnio wpadła mi w ręce bardzo fajna pozycja i to ona się tyczy, można powiedzieć, ogólnie świata, antykultura. Okay. Polecam. Jest to też taki obraz tego, co się dzieje w Europie, co się dzieje na świecie. Jeśli chodzi o takie pozycje biznesowe, stricte do krypto, no to myślę, że tutaj pozycja bogaty człowiek, biedny. Bogaty ojciec, biedny ojciec. To myślę must have od Hirosakiego. Także te dwie pozycje polecam. Oczywiście, jeśli chodzi o taką edukację, o Bitcoina, no to tych pozycji jest mnóstwo. Zachęcamy na wskoczenie na live kryptoekipy. Tam tych książek bardzo dużo rozdajemy. Tam w łatwy sposób można taką książkę zdobyć, więc to będzie też miejsce, gdzie możecie takie książeczki w łatwy sposób złapać. Najprzyjemniejsza część, myślę, na którą wszyscy czekają. Alfa łamane na Insight, którą możesz tam zdradzić. Wiesz co, Alf pewnie dużo ode mnie się nie dowiesz, natomiast jeśli chodzi o Kronosowe środowisko, to chciałem zaprosić wszystkich fanatyków piłki nożnej i Kronosa. Niedługo mamy Mistrzostwa Euro i razem z kilkoma projektami zaprzyjaźnionymi organizujemy największego typera na Kronosie, gdzie będzie można obstawiać wyniki meczów. Przez cały miesiąc będziemy publikować właśnie informacje dotyczące tego. No i będziemy mieli pokaźną pulę nagród, gdzie myślę 10, 15, może i 20 osób zgarnie nagrody właśnie w postaci memcoinów, stablecoinów, KRO. Także tutaj taka alfa ode mnie. Obserwujcie mój profil, projekt Crypto Money Makers oraz innych projektów kronosowych, ponieważ będzie o tym typerze głośno. Jak byliśmy przy oczywiście mistrzostwach, jak mistrzostwa, to i pieniądze. Jak pieniądze? Strzał życia, który możesz powiedzieć. Strzał życia? Tak. Wiesz co, myślę, że to jeszcze przede mną. Okay. Jeżeli chodzi o mnie, to jeszcze przede mną. Natomiast ja bym tutaj apelował o konsekwencje. Trzymanie się swojego planu, jeśli jakąś pozycję czy jakiś projekt jesteście mocno zainteresowani, ustalcie sobie wcześniej poziomy wyjścia, trzymajcie się tego, nie zmieniajcie taktyki. Myślę, że trzymanie się swojego własnego planu jest bardzo ważne. O,
Jak sami słyszycie, niestety nam tu troszkę będzie zaraz zagłuszać, dlatego Filipku, bardzo ci dziękuję. Z tej strony Władca Monetu. Dziękuję. Ziomek kryptoamator, trzymajcie się plus. Pozdrawiam wszystkich, cześć. Do usłyszenia.